Cześć, nazywam się Rafał Gref, mam 24 lata, pochodzę ze Świdnicy i uprawiam skeleton. Dla tych, którzy nie orientują się, jak wygląda ta dyscyplina, jest ona bardzo podobna do saneczkarstwa. Uprawia się ją na tych samych torach lodowych, z tym, że różni się pozycją, w jakiej się leży. Ja jadę głową w dół, saneczkarze jadą na plecach. Skeleton wywodzi się ze Szwajcarii. Do Polski trafił w latach 50., 60. XX wieku, lecz niestety zaprzestano uprawiania tego sportu, głównie ze względów finansowych, z braku toru, no i przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Moja przygoda ze sportem rozpoczęła się dość wcześnie, już w podstawówce. Zacząłem trenować lekką atletykę. Zacząłem trenować bobsleje. Trenowałem je 3 lata. I od tego roku postanowiłem wskrzesić w Polsce skeleton. Jak wygląda mój trening? Na co dzień jest to połączenie treningu sprinterskiego z treningiem siłowym. A samą jazdę na torze rozpoczynam trenować zaraz przed sezonem, głównie za granicą, bo w Polsce nie ma jeszcze toru. Moim marzeniem, jak każdego sportowca, jest zdobycie złotego medalu olimpijskiego, ale również spopularyzowanie tego sportu na tyle, aby wbudowano w Polsce sztuczny tor lodowy, bo na dzień dzisiejszy nie ma możliwości trenowania w Polsce. Z tego miejsca właśnie chciałbym podziękować firmie Hikron, która umożliwiła mi tak naprawdę trenowanie tego sportu.